Witam was serdecznie w 10 już odcinku naszego maratonu pierwszej klasy. Odcinku, który nazywa się Wypisuje się. Ej, a może narkotyki? Oddalam to pytanie. Chciałbym powiedzieć teraz, że uciekam przed policją. Dziękuję serdecznie tym osobom, które przetrwały do 10 odcinka. Spokojnie, już niedużo zostało. Spokojnie. I już bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Konrad i Zuzanna zapisali się na kurs radzenia sobie ze strachem przed porażką. Dziewczyna bardzo się cieszy, że takie zajęcia są zorganizowane w szkole. Jednak chłopak trochę się obawia nowej sytuacji i nowych ludzi. O, to jest nasz ziomeczek z jednego z ostatnich odcinków, co chciał przejść na islam. Ale zrozumcie, dla dupeczki chciał to zrobić. I teraz wszyscy po prostu telewidzowie przed odbiornikami mają takie: jak to na islam? A, dla dupeczki, a to rozumiem, okej. Okay. Cały czas martwię się o to, że dostanę gorszą ocenę albo że źle zagram w meczu. I mam już tego dosyć. Nie miałam pojęcia, że Konrad cierpi na lęk przed porażką. Sama się trochę z tym zmagam, no ale nie aż tak bardzo jak on. Po części zapisałam się na ten kurs, żeby mu pomóc, bo wiem, że sam pierwszego kroku by nie zrobił. Ja się nie boję porażek, ale na pewno boję się większej ilości lekcji. Po co oni wstawili tutaj tego Igora? Igor, spokojnie. My wiemy, że jesteś grupowym alfą, samcem alfą, tutaj rządzisz, jesteś byczkiem. Wiemy, że niczego się nie boisz. Po co oni go wstawili tutaj? What the fuck? Igor, to nie jest odcinek o tobie. Przestań. Hej. Hej. Co tam? Nic nieciekawego. Słyszeliście, że Krupska jest chora? Po prostu nie mogę w to uwierzyć. Tyle się przygotowywałam do tego sprawdzianu i co, znowu będę musiała czekać przynajmniej 3 dni, żeby go napisać? Ups. Nic się nie stanie, jak nauczy się drugi raz. Uważam, że Helena jest perfekcjonistką i naprawdę z tym przesadza. Zupełnie nie wiem, co Konrad w niej widzi. No to Kondzio szybko się pozbierał po ostatniej dziewczynie, która była wyznawcą islamu. Szybko się pozbierał naprawdę, skoro już teraz ma Helenę. Jak on to robi? Jak? A, to ta grzywka, okej. To grzywka decyduje, że Kondzio jest super przystojnym, wspaniałym mężczyzną, którego dziewczyny chcą. Możesz powiedzieć trenerowi, że jutro mi nie będzie na treningu? No mogę, a dlaczego? Zapisałam się na kurs radzenia sobie ze strachem przed porażką. Okej. Okay. Pa. Serio? Kurs radzenia sobie ze strachem przed porażką? Czy to dla frajerów? O matko, co jak dostanę złą ocenę? W ogóle, co jeśli upadnę, nie będę mieć znajomych? Przez całą noc nie mogę spać. Nie no, nie przesadzaj, no to chyba dobrze, że ludzie chcą nad sobą pracować. Bardzo dobrze, Kondziu. Powiem wam więcej. Największą porażką jest dla ludzi brak próby. Bo jeżeli spróbujesz i odniesiesz porażkę, to nabyłeś jakieś nowe doświadczenie. Paweł, coach sukcesu, się odpalił. I największą porażką w tej sytuacji jest po prostu niewzięcie tego pierwszego kroku. Brak próby. Co, myślicie, że Bill Gates by teraz stworzył koronawirusa, jak to niektóre media mówią, że to on stworzył? Gdyby nie podjął tego pierwszego kroku? Myślicie, że teraz by to robił? Nie? Nie? A co, myślicie, że Angela Merkel, gdyby bała też się zrobić pierwszy krok i bałaby się porażki, osiągnęła to wszystko, co teraz ma i kontrolowałaby i opłacała Dominika Skalału, a więc? Nie sądzę! Nie, ludzie się po prostu za bardzo sobą cackają. A co, może sam się zapisałeś? Nie, no nie przesadzaj. No, to dobrze, przynajmniej będziesz mieć czas zabrać mnie na kina. No spoko, to co? Jutro? Jutro. Jak on to robi? Hej, czemu cię wczoraj nie było? No wiesz, sprawdzian z angielskiego musiałem się uczyć, a mało czasu zostało, to musiałem sobie lekcję odpuścić. To trochę słabe, że Konrad nie przyszedł, ale wcale mu się nie dziwię, że spanikował. Trochę słabo się czuję z tym, że naściemniałem z ustce i wymyśliłem jakąś wymówkę. Tak naprawdę w tym czasie byłem w kinie z Heleną. Ale z dobrych wiadomości jest to, że się całowaliśmy. A, i zapomniałem wspomnieć, że te moje porady sukcesu coacha Pawła nie były darmowe. Teraz wszyscy, każdy z was po kolei jest mi winny po 2000 zł. Oddajcie te pieniądze. Zapłaćcie, albo was wszystkich pozwę. Ogólnie to zrobiłam jeszcze notatki na pierwszych tych zajęciach. Może sobie je odkserujesz, zobaczysz. Bardzo mnie zainteresowały te notatki. Głównie dlatego, że wszystko, co było tam napisane, mógłbym zastosować w swoim życiu. Będę się mógł z tego naprawdę, no, dużo nauczyć. Więc obiecuję ci, na następne zajęcia przyjdę na pewno. I nagle Helena się pojawia, wyrywa Konradowi zeszyt i zeszytem hit? Nie ma strachu przed porażką, nie Kondzio, nie. Chcesz tą dupeczkę? To lepiej nie chodź na te zajęcia. Hejka. Hej, hej. I jak tam test z angielskiego? Prościzna.
Słuchaj, może poszlibyśmy jutro po południu na miasto? Kolejne pytanie. Skąd oni mają na to pieniądze? Najpierw kino, teraz jakieś wyjście na miasto. Skąd oni mają pieniądze? I jakim cudem Konrad ma tyle dziewczyn? W sumie Konrad powinien zostać coachem sukcesu, bo z tego co widzę, to on cały czas odnosi sukcesy. A to finansowe, a to z dziewczynami. Boże. Jutro po południu akurat nie mogę, bo muszę mamie pomóc w zakupach. Tata w delegacji, więc muszę pomóc nosić zakupy. Taki silny mężczyzna. Co ty robisz? Jestem wściekła. Doskonale wiem, dlaczego Konrad nie może się jutro ze mną spotkać. Zapisał się na ten durny kurs dla frajerów. I na pewno nie dlatego, że ma problemy z radzeniem sobie ze strachem przed porażką. On się zapisał na ten kurs, bo on się Heleny po prostu boi. Wyobrażam sobie sytuację, że Konrad próbuje od 2 miesięcy zerwać z Heleną, ale jej się boi. Boi się tej porażki, że ona po prostu mu odmówi tego zerwania. Powie jej, ej Helena, zrywam z tobą. Ona na to, nie Konrad, nie zrywasz, jesteśmy dalej razem. No dobrze. On może po to chodzi na ten kurs. Ja wiem, że ty się zapisałeś na ten kurs dla frajerów. Widziałam twoje nazwisko na liście. I tak się okazało, że prowadząca to całkiem niezła laska, ale chyba o tym nie muszę ci mówić. O co ci chodzi? Słuchaj, doskonale wiem, że zapisałeś się tam tylko ze względu na Stefanię, bo przecież nie masz problemu z lękiem przed porażką. Chyba, że masz. Nie, o co ci chodzi w ogóle? No, czyli wszystko jasne. Po prostu cały problem jest w Stefanii. Słuchaj, Helena, Konrad po prostu przespał się ze wszystkimi dziewczynami w tej szkole. Zostały mu tylko i wyłącznie jeszcze do zaliczenia nauczycielki. Daj mu wypełnić swoje marzenie i przespać się z nauczycielkami też. Konrad otrzymał maila od prowadzącej kurs nauczycielki, która chce z nim porozmawiać. Chłopak od razu idzie do klasy, w której odbywa się kurs. Zapraszam. Proszę bardzo. Dostałeś, rozumiem, moją informację? Tak, dostałem. Odnośnie kursu. Tak, że niestety dopisałam na twoje miejsce już innego uczestnika. Co? Dlaczego? O kurde, nie chcą go zapisać na kurs. Ale porażka. Żeby poradzić sobie z tą porażką, Konrad powinien jeszcze chodzić na drugi dodatkowy kurs radzenia sobie z porażką. Nie dajesz żadnej informacji, nie przyszedłeś. Nie uważasz, że to niegrzeczne? No, trochę, ale to ze względu na moją dziewczynę, która uważa ten kurs za kurs dla frajerów i nieudaczników. Okej, okay, rozumiem. I dlaczego tak to zdanie Heleny bardzo cię martwi? Bo boję się, że możemy ze sobą zerwać. A ty myślisz, że jest to powód do zerwania? No, ja nie, ale Helena jak najbardziej. A może ty się powinieneś zastanowić, czy chcesz być dziewczyną, która ma takie zdanie odnośnie tego kursu. Widzicie, co tutaj się dzieje? Ja widzę, co tutaj się dzieje, a wy? Pani Stefania próbuje teraz Konrada odwrócić przeciwko swojej dziewczynie Helenie, żeby z nią zerwał i żeby był z panią Stefanią. Jak Konrad to robi? A mówiłaś o wprowadzaniu wiedzy w życie. Tak. W jaki sposób? Myślę, że chodzi o to, żebyś po prostu się z nią spotkał, porozmawiał w cztery oczy i wytłumaczył, że ukrywałeś przed nią ten kurs radzenia sobie ze strachem. Jest ci przykro z tego powodu. I to powinno wystarczyć. Dobrze. Zrobię to. W sumie i tak nie mam nic do stracenia. Dziewczynę masz do stracenia. No tak, Helenę możesz stracić. A okej, okay. Konrad po prostu ma tyle tych kobiet, że dla niego Helena to jest po prostu nic. Nic okazuje się tak naprawdę być czymś. Nic. Po szkole. Mimo obaw Konrad postanawia powiedzieć Helenie prawdę. Wiesz co, ja zaraz do ciebie dołączę. Okej. Okay. Weź w ogóle... A ty masz Helenę? Trochę boję się tej rozmowy z Heleną. Ale postanowiłem sobie, że to zrobię, więc to zrobię. Teraz już nie ma odwrotu. No jak Konrad już postanowił, że to zrobi, to to zrobi. Idealnym przykładem jest to, jak chyba dosłownie 3 odcinki temu postanowił, że przechodzi na islam dla swojej dziewczyny, która była inną dziewczyną niż tutaj Helena. 3 dni wytrzymał w tym islamie, 3 dni. Hej, możemy pogadać? Tak. Ale 4 oczy? Tylko, że ja nie mam żadnych tajemnic przed moimi przyjaciółkami. Dziewczyny, możecie odejść? Nie. Rekt. Dobra, jak tak stawię cię sprawę, to ja po prostu Helena do ciebie napiszę. Co, boisz się gadać przy dziewczynach? Naprawdę wkurzyłem się na Helenę. Ona tylko chciała mnie wystawić na pośmiewisko przed swoimi koleżankami. Czasami mam wrażenie, że powinniśmy wrócić do tych starych, pięknych, dobrych czasów prehistorycznych, gdy człowiek mieszkał w jaskini i jak go kobieta denerwowała, podnosił po prostu nad głowę i robił Kobe! Tak, zgadza się. Mówili wtedy Kobe, bo Kobe już wtedy był legendą. Już wtedy był legendą. Przed każdym ważnym egzaminem albo ważnym meczem przez kilka nocy nie mogę spać. Myślałem, że Stefania mi pomoże, ale niestety miejsca są już zajęte. Może poszukam takiego kursu gdzie indziej. O, jak mi przykro. Tylko nie myśl, że będę cię trzymała za rączkę. Wiesz co? Nawet bym tego nie chciał. Konrad Tomieczek.
Co za król dramatu? Boi się sprawdzianu? No błagam. Dobrze, Kondziu, dobrze. Dobrze. Wy nawet nie wiecie, ale on właśnie, Konrad, wyszedł za kadr i tam już kolejne 3 dziewczyny na niego czekały. Cieszę się, że Helena i Konrad zerwali. No okej, okay, Helena jest fajna, no ale jest taką perfekcjonistką. Nawet jej chłopak musi być idealny. Też zapisałem się na ten kurs. Co tutaj, Igor, w ogóle robisz? Ciebie nie ma w tym odcinku, idź sobie, a kysz, sio, Igor, sio! Nie opuszczę żadnych zajęć. Słyszałem, że Stefania jest naprawdę dobrą nauczycielką. I w ten piękny sposób kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Nie wspominajcie, kochani, oczywiście, że każdy z was za moją cenną poradę coachingową jest winny mi po 2000 zł. Dzięki wielkie za oglądanie. Jak zawsze, na koniec zapraszam was oczywiście na mojego Twitcha i na mojego Instagrama. Dzięki wielkie i do zobaczenia już jutro w 11 odcinku maratonu Pierwsza Klasa. Zobaczenia!